Dobry wieczór Państwu. Ja to mówiłem, że tam za parę miesięcy, może tam jakieś o książkach jakichś innych będę mówił. No, nie dotrzymam słowa. Tak mnie podkusiło. Tutaj na początku takie zdjęcie było książek, leżących książek. To książki napisane przez bardzo ciekawego człowieka, doktora Rollet. Doktor Rollet, potomek francuskiego emigranta, który zakochał się w Polsce, został w Polsce, no po wielu tam perypetiach i tak dalej, tenże Rollet po ukończeniu szkół po jakimś czasie przeniósł się do Kamieńca Podolskiego, gdzie kilkadziesiąt lat mieszkał i tam też umarł. Proszę Państwa, kiedy umarł, Kamieniec Podolski liczył coś tam po 50 tysięcy mieszkańców i prawie tyle ludzi właśnie szło za jego konduktem. Pomimo różnych tam restrykcji, Rosjanie zatrzymywali, gdzieś na rogatkach nie wpuszczali. On chyba zmarł w 1894, zdaje się. Urodził się w roku wybuchu Powstania Listopadowego, czyli w 1830. I on tam w tym Kamieńcu leczył ludzi, no bogatszych, no wiadomo, lekarz był drogi. A za pozyskane pieniądze, sam żył skromnie, za pozyskane pieniądze na przykład leczył darmo ludzi gdzieś po wsiach. I to ludzi różnych narodowości, i Żydów, i Rusinów, i Polaków. Także za jego kondukt pogrzebowy zamienił się w wielką manifestację patriotyczną. On ma ładną taką płytę epitafijną w katedrze w Kamieńcu Podolskim. Był pochowany na miejscowym cmentarzu, który bolszewicy zmienili w wysypisko śmieci, no i tamte groby uległy zagładzie. Proszę Państwa, tych książek napisał dużo, więc te książki wychodzą w różnych formach, w różnych kompilacjach, w wyborach różnych. Ja tu taki jeden wybór mam. Ja tam pokazałem na tym zdjęciu w czołówce. To są trzy tomy, proszę Państwa, trzy tomy. To są pisma wybrane doktora Antoniego Józefa Rollet. To Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza to wydała. O, to jest fotografia autora. Jego domek się zachował w Kamieńcu Podolskim, gdzie mieszkał. Wielokrotnie tamtędy przechodziłem. No nie mam jeszcze takiego programu tu do montowania, bo bym postawił zdjęcia. To chyba w 1965 albo 6. Akurat okulary do czytania mam tutaj. Już jestem człowiekiem wiekowym, więc po prostu w 66, tak. Więc muszę mieć już okulary niestety do czytania. To ciekawe, że do południa czytam bez okularów, a już pod wieczór jeszcze przy sztucznym świetle muszę mieć okulary. To jest wybór. Te trzy tomy to jest wybór. Gawędy historyczne, pierwszy tom. Drugi tom, też gawędy historyczne, a trzeci sylwetki literackie. No, to są takie opowiadania, które czyta się, proszę Państwa, z zapartym tchem, bo takie ploteczki z dawnych wieków to są rzeczy arcyciekawe. Tego Państwo nie znajdziecie w podręcznikach do historii. To są rzeczy, które najbardziej pociągają. No, pierwszy tom, kapitalne są tutaj we wstępie jeszcze opisane takie, powiedzmy, czasy szkolne doktora Rollet i jak ta szkoła wyglądała w tamtym czasie, że bardziej przypominała koszary wojskowe niż zakład naukowy, gdzie był ostry dryl. No, proszę Państwa, generał gubernator Bibikow, rezydujący w Kijowie, jednocześnie sprawował nadzór nad szkolnictwem i był człowiekiem, no takim, no, takim tempakiem, takim tępym rosyjskim urzędasem, który na przykład bardzo surowo potrafił karać, co w przypadku Rollego miało też znaczenie, uczniów za zbyt długie włosy, niedopięty kołnierzyk przy mundurku szkolnym, wszyscy uczniowie, a tym bardziej studenci, musieli mundurki nosić, pozapinane na ostatni guzik, i gdzieś przeoczył
jakąś grupkę studentów, która w wolnym czasie gdzieś pod Kijowem na jakiejś łące tam se w palanta grała i przejeżdżał generał Bibikow, kazał zatrzymać pojazd i studenci zostali aresztowani i na rok zawieszeni w zajęciach, którzy studenci medycyny i skierowani do szpitali kijowskich, gdzie jako felczerzy musieli przez rok przepracować za karę. Za co? Bo mieli za długie włosy i rozpięte pod szyją kołnierzyki mundurów, no bo spoceni grali w palanta. Więc no takie ciekawostki, jak to podstawowym narzędziem wychowawczym w szkole ówczesnej była rózga. Jakie rózgi wybierano? Te rózgi były moczone w wodzie, szczególnie w słonej wodzie, że to większą giętkość zachowywały. No jeżeli taka rózga nasiąknięta solą, prawda, przecięła skórę delikwenta, to musiało nieźle piec. Przedstawiane tu są w tym pierwszym tomie różne historyczne postaci. No to są takie gawędy też trochę no, obyczajowo, krajobrazowo, powiedzmy jakieś takie dotykające się różnych typów ludzkich, tak, różnych typów ludzkich. I na przykład pierwsze mamy rozdział Straszny Józef, postać znienawidzona na Ukrainie, Józef Stępkowski, oboźny, później nawet wojewoda kijowski, człowiek, który zrobił niesamowitą karierę, zasłynął jako człowiek niezwykle okrutny, w sposób niezwykle okrutny, rozprawiający się z ruchami chłopskimi na Ukrainie, z tak zwaną koliszczyzną. Wieszał, ścinał, napal, wbijał, obcinał ręce, nogi, uszy i nosy, prawda? No, ale te obcinanie uszu i nosu to dopiero przyszło w dalszej kolejności, bo do tego stopnia wieszał i wbijał napal, że aż hetman Branicki wysłał listy do Stanisława Augusta Poniatowskiego, żeby tam pohamował tego strasznego Józefa, bo nie będzie kto miał w polu robić na Ukrainie. Szlachta się skarżyła, że nie będzie kto miał pańszczyzny odrabiać, bo ten straszny Józef właśnie tak szaleje tam z tym terrorem swoim. Więc no, mamy tutaj inne postaci bardzo ciekawe, jak proszę Państwa starosta Kaniowski, Mikołaj Bazylii Potocki, no, słynny warchoł, który no, 2 metry wzrostu chyba miał albo coś koło tego, podkowy w rękach łamał, takim był siłaczem. Jego portret jest na zamku w Olesku, tam gdzie się urodził, gdzie się urodzili Jan Sobieski i później Michał Korybut Wiśniowiecki. I proszę Państwa, jakbyśmy zobaczyli portret tego człowieka, ja tutaj patrzę, gdzie by tutaj ten portret był. Proszę Państwa, twarz debila. Twarz debila. I on miał, jego ulubiona zabawka to była taka, że jego kozacy nadworni łapali baby wiejskie i Żydów. Kazali im wchodzić na drzewo i kukać. Kuku, kuku. A on w tym czasie strzelał im w tyłek z dubeltówki, ze śrutu. Jak ktoś tam spadł z tego drzewa, ale przeżył, to złotego dukata dostawał tam za odszkodowanie. No, za tego dukata mógł tam sobie parę miesięcy przeżyć. No i stąd się wzięło powiedzonko w mordę bije, rubla płacę. Jakiś szlachcic nieśmierdzący groszem chciał sprowokować jaśnie pana, żeby dostać kopa w tyłek, no bo za uderzenie szlachcica to się szło do wieży, no a żeby się uchronić przed wieżą, to trzeba byłoby odszkodowanie dać temu szlachcicowi, no tam ze 200 zł przynajmniej, no to by pozwalało na przeżyć rok. Na skromnie dosyć. W każdym razie ten szlachciura tam się stawiał temu Potockiemu, a Potocki nie chciał po polsku mówić. Mówił po rusińsku, więc powiedział mu: nie budu te perbyty, bo groszy nie mają. Teraz nie będę bił, bo nie mam pieniędzy. No i szlachcicowi się nie udało jaśnie pana naciągnąć. Więc tego typu historie. No, historia jak zbudowano słynny park Sofiówka pod Humaniem dla Zofii Potockiej. Zofia Potocka, glawani z domu, no, postać wyjątkowa, z prostytutki awansowała nawet na hrabinę w końcu. Bo Lasopolski, poseł Polski w Stambule, kupił ją od ciotki Rajfurki, która ją wystawiała po prostu jako stręczycielka. Kupił ją dla Stanisława Augusta, ona miała 17 lat. Stanisław August lubił młode dziewczyny, no ale w międzyczasie mu się odwidziało, ale ona już była w Chocimiu.
po drugiej stronie Dniestru. 20 kilometrów do Kamieńca po polskiej stronie. I ona kombinowała, co tu zrobić, żeby nie wracać do tego Stambułu, do tej ciotki i do tej roli prostytutki. Co tu zrobić, żeby do Polski się tylko dostać? No tak, do niedawna to było marzenie bardzo wielu Ukraińców, żeby się do Polski dostać. Jak tu się... I tam raz w tygodniu na szachy do tego Baszy Chocimskiego z Kamieńca przyjeżdżał komendant twierdzy Jan Dewid ze swoim synem. I, proszę Państwa, ona wykorzystała okazję. Tak się zakręciła, że za tego młodego Wita wyszła za mąż. A on był podobno garbaty, był potwornym babiarzem, no był bogaty, więc mógł być babiarzem. Szpetny, garbaty, pijak, rozpustnik i tak dalej. No ale to była jej szansa dostania się na polską stronę. I tak zrobiła. I tak zrobiła. A później ten hulaka, ten młody Dewid, odsprzedał ją za jakąś wielką sumę, tam parę milionów złotych. A wyobraźmy sobie, że za 200-300 złotych można było przez rok przeżyć. A ten ją odsprzedał za jakieś tam parę milionów najbogatszemu człowiekowi w Europie, Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu, temu od Targowicy. I tak się zaczęła jej nieprawdopodobna kariera, co opisał Jerzy Łojek w takiej książce Dzieje pięknej Bitynki, którą też książkę polecam Państwu. Tu jest opisana historia Urolego, jest opisana historia tak zwanej kampanii chersońskiej. Otóż wymyślono sobie, że na Huculszczyźnie w lasach będzie się robić, wycinać drzewa, budować z nich krypy, tymi krypami spławiać zboże Dniestrem, spławiać zboże z Podola i później na miejscu gdzieś tam już zboże wyładowywano, a statki zostawiono, sprzedawano na budulec. A już w międzyczasie na Huculszczyźnie nowe krypy budowano. Niestety zbankrutował wielki bank, którego udziałowcem też był niejaki Prot Potocki. Prot Potocki musiał też się zwinąć i kampania chersońska padła, chociaż była to kura znosząca złote jaja. Więc tego typu historie czytamy u Rolego. Trzy tomy, proszę Państwa, czyta się to naprawdę z zapartym tchem. No i oczywiście w Poznaniu wydano kilka lat temu jako reprint trzy tomy Zameczki Podolskie na kresach multańskich. Dwa tomy to jest o Kamieńcu Podolskim, a jeden tom o mniejszych zameczkach. To ja Państwu z całego serca polecam. Fantastyczna lektura, to się czyta naprawdę z zapartym tchem i jest to ogromna frajda, uzupełnia taką formalną, szkolną wiedzę historyczną w sposób nieprawdopodobny. Jeszcze Państwu będę polecał dalej jeszcze w jednym filmiku bardzo ciekawą książkę o różnych typach Polaków, jakby takich Polaków, portret własny, tylko XIX-wieczny. Arcyciekawa również książka, między innymi są tam szkice znanych autorów, takich jak Józef Ignacy Kraszewski, na przykład jego rozdział o faktorach jest niesamowity. Jak człowiek przyjeżdżał do Berdyczowa czy do Wilna, na dworcu zaraz opadała go chmara Żydów młodych, którzy się narzucali ze swoimi usługami. A to, że bagaże do hotelu zaniosą, a to, że to... I trzeba było jednego takiego wybrać, bo tak jak w krajach arabskich, po prostu nie dali żyć, jeżeli się jednego nie wybrało. Tamten sobie resztę odpędził, poradził sobie. On był potem od wszystkiego, także ubrania nosił do czyszczenia, czyścił buty, po pocztę biegał i tak dalej, i tak dalej. Więc arcyciekawe takie właśnie szkice obyczajowe. Ale o tej książce jeszcze będę Państwu osobno mówił. Na razie polecałem Antoniego Józefa Rolle i jego pisma właśnie głównie dotyczące Podola, Ukrainy, no i różnych postaci ciekawych, związanych z tymi ziemiami. Proszę Państwa, to jest nieszczęście, że właśnie młodzi ludzie nie lubią historii, dlatego że podręczniki są nudne. Daty, fakty, a tutaj mamy życie, tu mamy prawdziwe życie. Takie różne postaci, jak ostatni kat na Podolu. Ostatni kat na Podolu, wielkie chłopisko takie, chodził w Kamieńcu, na przykład na zamku,
są fotografie. Jest taka izba katowska w jednej z baszt i są fotografie tego kata. Ciekawe. Fotografia, cała seria fotografii z lat 80. wieku XIX, między innymi dużo fotografii z Kamieńca i okolic, znajduje się w Łodzi, kolekcja w Łodzi, w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. To chyba są fotografie na szkle, ale już są zeskanowane, tak, bo tu chodziło o to, żeby za często ich tam nie wyciągać, bo by się to, no, blakłyby te fotografie i tak dalej, więc one są zeskanowane. Potężny chłop ze stryczkiem w ręku. I on podobno chodził po jarmarkach i ten stryczek pokazywał i mówił: ojcowie, pamiętajcie, nie oszczędzajcie rózgi dla waszych dzieci. Każcie wasze dzieci za różne przewinienia, bo jak wy tego nie zrobicie, to ja je kiedyś będę musiał karać. I tyle państwu opowiedziałem o tych książkach napisanych przez doktora Rolę. I proszę bardzo o jedną rzecz. Państwo, nie traktujcie tego, co ja tu robię, jako wykłady, bo to ktoś tam pisze: dziękuję za wykład. Proszę Państwa, to nie jest żaden wykład. Ja tam wykład, to wykłady moje różne, to można gdzieś tam oglądać na stronie Na Argumenty, to przy okazji różnych spotkań, gdzieś tam otwartych, na przykład, czy teraz Szewczenko dzieli Polaków i Ukraińców, jest taki mój wywiad na stronie Na Argumenty, jest mój taki wywiad Rewolucja Rosyjska w pismach Bierdiajewa, wykład, przepraszam, to jest wykład. To jest wykład, on się trzyma pewnych zasad, pewnych rygorów, więc to jest zupełnie co innego. A to, co ja tu robię, to jest po prostu gawęda. Jeszcze na koniec jedna prośba. Proszę Państwa, bardzo proszę, nie przysyłać żadnych zaproszeń do znajomych, bo ja do znajomych przyjmuję wyłącznie tych, od 2 lat to robię, których znam osobiście. Jeżeli kogoś nie znam, no to jaki to jest mój znajomy, na Boga, no. Także proszę się nie gniewać, bo po prostu miałem kłopoty. Ciągle na mnie ktoś tam gdzieś to zgłaszał, donosił różne rzeczy i mi polecono: słuchaj stary, weź tak przejrzyj tę swoją listę tych znajomych, podejrzanych powywalaj, a innych nie przyjmuj i będziesz miał spokój. I odpukać, chwała Bogu, od ponad pół roku mam spokój absolutny. Więc bardzo proszę na koniec jeszcze raz, nie przysyłać żadnych zaproszeń do znajomych. Dziękuję, dobranoc.